Trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Egzaminacyjnych, przebiegał w naszym regionie bez większych problemów. We wszystkich placówkach odbyły się wszystkie zaplanowane na dziś egzaminy z języków obcych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Podobnie ma być również w poniedziałek, gdy pisanie swoich egzaminów rozpoczną ósmoklasiści. Jednak pewność co do tego będziemy mieć dopiero w poniedziałek rano. Jarmarki wielkanocne ruszyły pełną parą. Dziś o godzinie 10 rozpoczął się kiermasz w Jastrzębiu-Zdroju i potrwa on do niedzieli, codziennie od 10 do 19. Jutro z kolei od godziny 9 ruszy jarmark w Słuszcu, o 10 rozpocznie się kiermasz w Leszczynach, a o godzinie 11 ruszy wielkanocne zakupobranie w Świerklanach. W sobotę i w niedzielę przedświąteczne sprawunki będzie też można zrobić w Pszowie. Z kolei w niedzielę na kiermasz zapraszają wystawcy z gminy Toszek. Tam impreza ruszy o godzinie 13. A w jej trakcie oprócz zakupów będzie można poczuć wielkanocną atmosferę razem z tamtejszymi kołami gospodyń wiejskich. Tour de Pologne w tym roku ponownie zawita do naszego województwa. Wczoraj Czesław Lang i pozostali organizatorzy zapowiedzieli, że największy wyścig w naszym kraju 4 razy zagości w naszym regionie. Światowa czołówka kolarzy przejedzie ponownie przez Katowice, Tarnowskie Góry, Chorzów, Zabrze, Jaworzno, Bielsko-Białą i wiele miejscowości po drodze. Tegoroczny Tour de Pologne zostanie rozegrany między 3 a 9 sierpnia. Do naszego regionu wielkie ściganie zawita 4, 5, 6 i 7 sierpnia.